Najlepszą formą spędzania czasu, kiedy jest tak zimno jak dzisiaj, zarówno na zewnątrz, jak i w środku, jest siedzenie pod kocem i czytanie książki. Co do tego nie mamy chyba najmniejszych wątpliwości. Ja mam to szczęście, że będąc wydawczynią i na co dzień pracując z tekstem, dużą część swojego dnia spędzam właśnie czytając, a jest dla mnie wyjątkowo wielką radością móc czytać książki już gotowe, które wydawnictwo co ja na to wydało, kiedy już do mnie w końcu dotrą, zwykle na końcu. Dzisiaj chciałam podzielić się fragmentami książki, pierwszego rozdziału książki Zaproszenie. Zaproszenie to deklaracja intencji, mapa tęsknot duszy, pragnienie życia z pasją, twarzą w twarz ze sobą i skóra do skóry ze światem, niezadowalanie się niczym innym poza prawdą. Ta książka to podróż po terytorium wyznaczonym przez zaproszenie. Jeśli mamy przemierzać je wspólnie, musisz dowiedzieć się kilku rzeczy. Przyjęcie zaproszenia, usłyszenie wołania serca i poczucie, jak krew szybciej krąży w żyłach i woła, by iść naprzód, nie jest tożsame z odbyciem podróży. Każdego dnia chcę doświadczać głębokiej bliskości. Moim przewodnikiem, a czasem i motorem działania jest bolesna potrzeba podejmowania ryzyka, koniecznego, aby zbliżyć się do tego, co we mnie i wokół mnie. Czasem jednak ogarnia mnie strach, że nie podołam, że to za wiele, że nie uda mi się osiągnąć tego, czy też połączyć się z tym, czego potrzebuję, by dźwignąć niewypowiedziane piękno oraz przeszywający smutek towarzyszący pełni życia. Mając świadomość tego, jak przerażające może być zarówno piękno, jak i ból, chcę już na początku naszej podróży złożyć Ci trzy obietnice, które są jednocześnie trzema przestrogami. Po pierwsze, sytuacje, jakie zwiastuje zaproszenie, nie są metaforyczne, są prawdziwe. Kiedy mówię, że chcę wiedzieć, czy potrafisz wstać po nocy pełnej grozy i rozpaczy, poturbowany i zmęczony do szpiku kości i nadal zrobić wszystko, co należy, by nakarmić dzieci, nie mam na myśli Twoich dobrych intencji, czy możliwości zapłacenia komuś, by zajął się tymi, którzy potrzebują Twojej uwagi. Chcę wiedzieć, czy naprawdę możesz się podnieść, kiedy wszystko w Tobie krzyczy, że chce zostać w łóżku. Chcę wiedzieć, czy jesteś w stanie zająć się drobnymi, przyziemnymi, ale niezbędnymi sprawami. Czy potrafisz dać z siebie to, co potrzebne, nawet wtedy, gdy czujesz, że skończyły Ci się zasoby? Kiedy pytam, czy potrafisz być sama ze sobą, nie pytam, czy podoba Ci się ten pomysł, ale czy potrafisz być ze sobą obecna dłużej niż przez kilka godzin, bez włączania telewizora lub radia, bez korzystania z telefonu czy przeglądania czasopisma? Czy naprawdę możesz znaleźć spokój w swoim towarzystwie? Pierwsze ostrzeżenie jest zarazem pierwszą obietnicą. Jeśli dzięki tej książce dotrzesz do terytorium zaproszenia, z pewnością doświadczysz nie tylko w teorii, ale też w praktyce bólu, smutku, radości, odwagi i spokoju. Konsekwencje chwil głębokiej bliskości ze sobą, z innymi i ze światem są całkowicie nieprzewidywalne. Kiedy uczymy się być w pełni obecne z radością i smutkiem, tęsknotą i pragnieniami,
odsłaniają się przed nami kolejne warstwy zarówno nas samych, jak i świata. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, ani do jakich działań nas doprowadzi. Miałam okazję obserwować, jak uczestnicy prowadzonych przeze mnie warsztatów przez chwilę krążyli wokół upragnionej intymności z własnymi marzeniami. Ale gdy poczuli w powietrzu zapach nadciągającej zmiany, odwracali się napięcie i uciekali dokładnie od tego, czego szukali, głębszego połączenia ze sobą oraz z duchem. Ze strachu przed tym, do jakich zmian w życiu zostaną wezwani. Jeśli mimo dobrych intencji czy z powodu zwykłej nieświadomości opieramy część naszego życia na kłamstwie lub przedawnionych prawdach, zmiany wywołane głęboką bliskością mogą się wydawać niebezpieczne. Nie da się przewidzieć, które, jeśli jakiekolwiek, aspekty naszej starannie budowanej jaźni przetrwają. To dobra, a zarazem zła wiadomość. W tej podróży prawdziwa zmiana jest możliwa oraz nieunikniona, ale z obecnego punktu widzenia zupełnie nieprzewidywalna. Trzecie ostrzeżenie zawiera jeszcze jedną obietnicę. Żaden element podróży nie pójdzie na marne. Kiedy rozpoznasz w sobie głód czegoś, co wykracza poza zwykłe przetrwanie, kiedy posmakujesz, że istnieje możliwość odnalezienia znaczenia w życiu, już nigdy nie zadowolisz się zachowywaniem pozorów. Z tego miejsca nie ma powrotu. Nie da się tego oduczyć. Mądrość, której dotykamy w chwilach głębokiej bliskości, wypełnia naszą duszę wiedzą o tym, kim jesteśmy. Przeobraża nas. Nie mogę obiecać, że będzie to łatwa podróż. Otwieranie się na intymność ze światem nie jest procesem wybiórczym. Jeśli nie zechcemy dotknąć miejsc smutku czy zamętu w sobie oraz w innych, nie będziemy w stanie pielęgnować pełni obecności w chwilach radości i ekstazy. Jednak kiedy otworzymy się w równym stopniu na smutek, co na radość, będziemy w stanie zachować w sercu siebie i świat. Wiem, że to możliwe, bo sama tego doświadczyłam. Widziałam też w innych ludziach umiejętność przyjmowania każdego z tych miejsc obudzonych zaproszeniem. Mogę śmiało powiedzieć, że da się czuć ból, nie próbując go ukryć, pomniejszyć czy złagodzić, tańczyć z radością i czuć pełną ekstazę, żyć z porażką, dostrzegać piękno i stać w samym środku ognia. Przeżyłam to wszystko i niczego nie żałuję. Moje doświadczenia dały mi wielką wiarę w ludzkiego ducha. Dzięki nim narodziła się we mnie nieskończona czułość dla odwagi ludzkiego serca, mojego i Twojego, które podnosi się z każdego upadku i które poszerza się, by przyjąć wszystko, co ważne, nawet to, co dla ludzkiego umysłu wydaje się nie do zniesienia lub zwyczajnie niemożliwe. Podczas naszych prób otwierania się na pełnię życia nie jesteśmy sami. Kiedy potrafię być prawdziwie blisko, gdy zwracam uwagę na każdy moment i nie ukrywam się przed prawdą, doświadczam obecności, która mnie podtrzymuje. Ta obecność, wielka tajemnica, nazywana również Bogiem, Allahem, czy Wielką Matką, niesie mnie, wypełnia wszechogarniającą ciszą i intensywnym poczuciem współpołączenia ze wszystkim, co żywa. Wierzę tej tajemnicy i sposobom, w jaki wspiera nasze istnienie.
Zanim wyruszymy we wspólną podróż, masz prawo wiedzieć, co mnie motywuje, dlaczego dążę do intymności z własnym życiem oraz ze światem. Najbliższa prawdzie odpowiedź jest zarazem najprostsza. Nie umiem inaczej. Zmusza mnie do tego głęboki głód duszy, napędzany nieustająco obecnym pragnieniem, by żyć pełnią życia. Wiem, że nie oznacza to ciągłej pracy, wielkich osiągnięć, zbierania jak największej liczby doświadczeń oraz nadmiernej konsumpcji. Oznacza smakowanie każdego kąsa, czucie każdego oddechu, prawdziwe słuchanie każdej piosenki, bycie świadomą i przebudzoną w każdej chwili. Wiemy, że nasze czyny i myśli mają wpływ na jakość naszego życia. Bez wątpienia wiele od nas zależy. Ale jest też wiele spraw, na które nie mamy wpływu. Nie widzę żadnych dowodów na to, że świat opiera się na prostym, merytokratycznym systemie przyczyny i skutku. Złe rzeczy przytrafiają się też dobrym ludziom, nieustannie. Sukces finansowy przychodzi czasem do tych, które nie kochają tego, czym się zajmują, a także do tych, którzy nie chcą lub nie są w stanie zobaczyć szkody, jaką wyrządzają planecie i innym ludziom. Choroba i nieszczęście spotykają też tych, którzy podążają za pragnieniami swojej duszy. Wielu wspaniałych artystów żyło w ubóstwie, wiele wspaniałych nauczycielek nie doczekało się docenienia. Zapraszam Cię do podjęcia wyzwania podróży ku większej bliskości ze światem i Twoim własnym życiem, bez gwarancji bezpieczeństwa ani też obietnicy nagrody, poza wartością, jaką jest samo pełne uczestnictwo w tej wędrówce. Życie pełne intymności być może nie jest łatwiejsze, ale na pewno jest pełniejsze, bogatsze, bardziej otwarte na wszystko, na zamęt i zrozumienie, ekscytację i nudę, cień i światło. Z jakiegoś powodu nauczenie się zwyczajnej obecności z tym wszystkim sprawia, że łatwiej jest mi znieść to, co trudne, a także pozwala dawać i przyjmować więcej w każdej chwili. Najczęściej pomaga mi też odnaleźć moje poczucie humoru, gdy traktuję siebie zbyt poważnie i śmiać się z tego, jak łatwo cudowny wyniesiony z chwili medytacji spokój może zostać zaburzony przez zwykłe doświadczenie zimnej wody przesiąkającej przez skarpetkę. Kiedy wyobrażam sobie siebie u kresu życia i zadaję sobie pytanie, jak oceniasz swój pobyt tutaj, interesuje mnie tylko ten jeden aspekt. Czy wystarczająco kochałam? Istnieją tysiące sposobów na ukochanie innych ludzi i świata. Za pomocą dotyku, słów, ciszy, pracy, obecności. Chcę móc dobrze kochać. To moje pragnienie. Chcę, by to, w jaki sposób żyję, w jaki sposób jestem ze sobą i z innymi, każdego dnia było kochaniem się ze światem. Szukam więc sposobów na bycie z prawdą w każdej chwili, ze wszystkim, co wiem, ze słodyczą i goryczą. Chcę pozostać świadomą ogromu tego, czego nie wiem. To popycha mnie do tej podróży. Nie chcę żyć w żaden inny sposób. Czasami wyobrażam sobie, że każda chwila, w której kochałyśmy poprzez sam fakt bycia w pełni sobą, bycia w pełni obecnymi, pozwala nam oddać coś szczególnego, świętej tajemnicy, która podtrzymuje całe życie. To był fragment książki Zaproszenie autorstwa Oraya Mountain Dreamer w pięknym przekładzie Kasi Emilii Bogdan.